Cześć, ja jestem Juno i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Resident Evil 4. Zastanawiam się, albo nie, właściwie to się nie zastanawiam, nie będę nic więcej od niego kupować, tylko po prostu lećmy na górę. Tak coś czuję, że powinnam się troszeczkę podleczyć. Będzie tutaj w końcu taki moment, przed którym właśnie... Co, tu nic nie ma? Alchemstwo. Przed którym właśnie podleczyć by się przydało. Tak patrzę... A nie wiem, może gdzieś jeszcze po drodze żółtą roślinkę znajdę, to tak... O cholera. No właśnie, już coś mówiłam, prawda? No, że taki pewien moment będzie. A dalibyście żółtą roślinkę, a to nie, kurczę. Akurat to, czego nie potrzebują. Tu też nic nie ma? Chamstwo. Zobaczmy, co za tymi drzwiami nas czeka. Nic? Jeszcze. A możecie mi wierzyć, że teraz na pewno nudno nie będzie. O nie. Troszeczkę ósmym pasażerem Nostromo zawiało, co? Dobra, to jest czas na strzelbę, to pewne. No i nie wiem, czy na jakieś żyćko, czy nie. W zasadzie to i tak możemy użyć sobie. A czy ja mogę przeładować coś bardziej? Nie, mamy maksymalnie. Oj, 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 czy coś tu dla nas leży? Oprócz cudnej amunicji i sprayu, którego nie mam gdzie umieścić? Nie wierzę. Po prostu w to nie wierzę. Kurde. No trudno, pozbędziemy się czerwonej roślinki. Aj tam. Trzeba z tym żyć. Tu jest jakaś winda. I tak ona teraz nie zadziała, bo najpierw musimy włączyć zasilanie, niestety. Przy czym troszeczkę trzeba będzie się... Cholera jasna, przecież zrobiłam ten unik. No właśnie, taki sobie stworek uroczy nas ściga teraz. I praktycznie całą drogę, jaką tutaj przy nim pokonujemy, no to trzeba uważać, żeby te uniki dobrze robić. Ojojoj. Nie, na razie tego nie mogę pewnie podnieść. I tak lecimy tu, bo tu gdzieś jest... O, nie wiem, co tam Leon chciał podnieść. Ej, tu był jakiś przycisk? Nie. Kurde, obiegłam to połączenie, jasne. Pomieszczenie dookoła, a nie znalazłam... jest kolejna roślinka, ale ja jej nie chcę. Kurde, dlaczego ja nie widzę, gdzie tutaj mam coś wcisnąć? Jakiś generator tu powinien być. O, właśnie, to jest to. Pewnie, że chcemy to włączyć. Świetnie, teraz będzie można do windy dojść, pod warunkiem... Pod warunkiem, że przeżyjemy do tego momentu. Zaraz. Tu nie wiem, czy zwróciliście uwagę. A nie, chyba najpierw i tak muszą sprawdzić te drzwi. O, te właśnie. No i... Prawie jak predator. Ojajaj, nie. Nie złapiesz mnie, Leon, przewróćmy. No i właśnie, coś takiego mu musimy zrobić. Dobra. Utłuczmy go, utłuczmy. Leon, przeładuj.
Ojo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 j
Ciekawe. Cholera jasna, Leon, trzeba ci było unik zrobić. A po rzeczy wrócimy się później. Najpierw go. Cholera jasna, najpierw go załatwimy. Bo jak widzicie, z życiem kiepsko. To znaczy, kiepsko. Nie tak źle, bo parę rzeczy tutaj jest. Oho. Zaraz zrobimy taki fajny numerek. I pan Predator znowu dał się na to nabrać, jak widzieliście. Dobra, Leon, przeładujmy. Uciekajmy do kolejnego pomieszczenia. Tu chyba jakieś jest. Też powinna być ta taka właśnie... jak to się nazywa? O, właśnie to. No, chodź tutaj. Słyszę cię i nawet widzę. O, świetnie, świetnie. Naprawdę jestem zadowolona z tego, co teraz wyszło. I co, kochanie? Podoba ci się niespodzianka, jaką Leon ci przygotował? Wiem, mi też się bardzo podoba. Ojojoj. Chyba powinnam zaraz przeładować, bo mi się zaraz amunicja skończy i nie będzie za wesoło. Ojojoj. Tu jeszcze chyba jest ta butla, właśnie. To nic. Jak nam się skończy amunicja, to po prostu wyjmę inną broń na niego. Bo po prostu nie widzę lepszego sposobu na niego. O, świetnie. Klejnot jakiś koronny, nie wiadomo co jeszcze. Oczywiście winda już teraz działa. Oho. A nie, dopiero teraz działa. Myślałam, że od razu nam się włącza po pokonaniu go, ale jak widać nie. No to my teraz zajmiemy się przedmiotami, które uprzednio trochę olałam. W każdym razie, no, zrobiło się spokojnie i to wreszcie można troszeczkę zbieractwem się zainteresować, o ile tu coś jeszcze jest, bo tak, no, na przykład tutaj to nie widzę. Ale tam była roślinka, roślinkę to nawet pamiętam. Nie. Wróciłam się za bardzo. Oj, głupio czynię, głupio, bo kręcę się w kółko. Ale to już takie tam troszeczkę typowe dla moich serii chyba. Zobaczcie, jak te strzałki nas prowadzą, kurczę, jak nie wiem kogo. Przecież łatwo idzie się domyślić, gdzie mamy iść. Naprawdę, to nie jest nic skomplikowanego, co tu jest. Tutaj był ten generator. Aż dziwne, że go wcześniej jakoś tak kompletnie nie zauważyłam. Dobra, mogę coś połączyć, czy nie mogę? Tak, no w sumie to nie bardzo. Mogłabym te roślinki jakoś tak... A nie, w sumie na pewno to mogę przeładować. W ogóle to ogólnie broń powinnam cały czas przeładowywać, żeby potem nie było takich niespodzianek, że o, przedmiot, ale nie mogę go podnieść. Nie, w sumie to może nawet na pistolet zmienię broń. Jak znajdziemy kupca, to też trzeba będzie troszeczkę od niego kupić, no właśnie na przykład pojemność magazynka zwiększyć, bo to się przyda. Dobra, Leon, już nie sap jakbyś maraton przebiegł. Naprawdę, nie zmuszam cię do biegania ponad twoją siłę. Jedziemy do podziemi. Do Hadesu. Albo i nie. W sumie to nie wiadomo dokąd. A może?
tak do kolejnego rozdziału. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Ej! Salazar had his chance. Krauser, go get a girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. No nieładnie tak mówić o Leonie. Bliznowaty. Się spojrzał i myśli, że jest mroczny. A my sobie zapiszemy i mamy go gdzieś. O, tak właśnie, ludziska. I co, filmik się jeszcze jakiś włączy? Nie, zjazd. O, i mamy roślinkę na powitanie, tylko że... Tak patrzę, że mamy kiepsko stoimy z miejscem, powiem tak. I patrzę, czy ja mogę zrobić coś twórczego. A, no tak, mogę przehandlować parę granatów. I z chęcią to zrobię, bo jednak roślinka, ważna rzecz. Fajnie, fajnie. Najpierw sprzedamy ci granaty. Czyli tak, oślepiający, na pewno mi się nie przyda. Zapalający w zasadzie, no po jednym możemy tak sprzedać, bo i tak ich nie będę więcej używać. Znaczy tam wiecie, no jeden, drugi to może owszem rzucę, ale po prostu w większej ilości to tak trochę nie bardzo. Kolejny granat podniosłam, jak widzieliście. Dobra. Tak, pojemność, tak jak mówiłam. Zastanawiam się nad siłą ognia, ale nie wiem. Do strzelby pojemność by się przydała, niewątpliwie. Karabin mam gdzieś, że tak powiem. Miotacz min, to nie wiem. A wiecie co, może tą pojemność magazynka naprawdę w jednym... Aha, tutaj już. To jeszcze parę rzeczy mu po prostu sprzedamy. Te wszystkie małe dziadostwa. Zaraz, czy do korony? A dobra, sprzedajmy. W sumie i tak teraz nie będę nic więcej kupować. To na razie wystarczy. Chcę ten odcinek, tak wiecie, szybciej... przejść, że tak powiem, bo nie pamiętam, czy tam gdzieś był zapis w trakcie. Czy to było właściwie tak, że cały rozdział przechodziło się praktycznie na jednym zapisie. Więc z tym może być mały problem, bo patrzę, tak czasowo już z nami kiepsko jest, no ale... zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Postaram się jak najsprawniej to przejść i tyle. Chociaż jeśli mam być taka szczera, naprawdę szczera, to troszeczkę tego nie widzę, że tak powiem. W kontekście takim, że nie pamiętam zbyt dobrze, jak to tutaj wszystko się robiło. O, tu już od razu mogę coś wziąć, ametyst kolejny. No, Leon to patrzę, tutaj się wzbogaca. Ale także w doświadczenie życiowe, jeśli o to chodzi. Dobra, to z tymi wózkami coś będzie, niewątpliwie. No, najpierw paru wieśniaków sobie ustrzelimy, oczywiście. Czemu ja nie mogę trafić w jego głowę? O, temu trafiłem. Uroczo. Dobra, będę tak ich ustrzeliwać, że tak powiem, zanim tu wejdą. No dobra, zapraszam pana tu. Żeby tylko nikomu nie przyszło do głowy czymś we mnie rzucać. Uroczo.
Jak tam panowie z wami? A dobra, zeskoczą do was. Uciekam przed kolejnym, jak żeby inaczej. No, chodź, nie wstydź się. Wow, tam jeszcze jakiś krzykacz. I to nie jeden. Krzykaczy nie toleruję. I tego nie ukrywam. Dobra. O, już myślałam, że mu coś wyrośnie. Jakieś dodatkowe jądro z głowy. Boże, nie, mam dziwne teksty, co najmniej dziwne. Myk, myk. Nie no, oni są za odporni na strzały. Albo ja po prostu jestem tak świetna w strzelaniu, po prostu pozazdrościć. Myślicie, że możemy... Oj, oj, oj! A temu zrobimy taki numerek. Haha! I dotniemy go. Pan szyty na miarę po prostu będzie. No, masz coś dla mnie? Masz, masz, masz. Niam, niam? Jakieś coś smacznego? Nie. Dobra, co tutaj się robiło oprócz zbierania złota? Tam była jakaś dźwignia. Tutaj właśnie. O, mogę coś wziąć. Mniam, ametyst. Zobaczmy. Oj, nie wiem czy... A nie, dobra. W porządku. Już myślałam, że coś zwaliłam. Ale zobaczcie, samoistnie się zepsuło. No cóż. Kolejni krzykacze za to tutaj zaraz się zbiegną. To my oczywiście na górę. Bezpieczne miejsce sobie uciekniemy. I gdzie krzykacze? Ja tak się nie bawię. Nie ma półśrodków. Idziemy, przyjmujemy wszystko na klatę. Oj, oj, oj. Dynamit, dynamit. Nie, 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 nie. Nie mam gdzie uciekać za bardzo. Jak on mi tu rzuci to... To będą... Miała przesranę po prostu. Dobra. Niech mu to wybuchnie po prostu. No. I dopiero mogę gdziekolwiek dalej iść, bo... Z moim szczęściem, wiecie, jakbym wcześniej chciała tam iść, to byłoby źle i tyle. Kogoś tu jeszcze słyszałam. I cały czas słyszę, ale gościa nie widzą. No nic, może jest nieśmiały i się ukrywa po prostu. Dobra, zasilanie włączymy. Oj, 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 dzień dobry. No i co, pan chciał coś ode mnie? No pewnie chciał. No weź, że pan umrzyj. No. Dobra, ja się tylko jeszcze zastanawiam nad jedną istotną kwestią. Ojej, ojej, ojej. Nie wiem, co się stało. Coś dziwnego się zadziało w ogóle. Nie wiem, ja tak biegam z tym pistoletem trochę na pewniaka. Nic, tak za dużo to tutaj... Oczywiście opuściłam ten wózek, ale nie wiem, czy to było najrozsądniejsze z mojej strony. No, paru panów wieśniaków sobie... Ostatnio.
Leon! Leon, zawodowiec, uciekaj! Kurde, wystrzelałam tej amunicji tak kompletnie bezsensownie. Nie wiem, czy mam... Czy wy macie... takie samo wrażenie. A z tego pewnie coś wyjdzie. Albo i nie. Nie, nie wyszło. Ale amunicji natraciłam nieźle. Nie ma się czym chwalić, oczywiście, wiem to, ale... Ale czasami panikują. O, zobaczcie, podnieśliśmy dynamit. Ciekawe, po co nam on? No nie? Zaraz zobaczycie zresztą. O, tutaj taką fajną rzecz zaraz zrobimy. Oj, Leon, uciekajmy, uciekajmy. No nie, jeszcze wieśniaka przygoni nam. Jego to już wiecie. Jedną, tylko żeby kulką zabić. No. Pięknie. Teraz tak. Tu mamy jakieś beczułki, jakieś drzwi, ale... No właśnie, z czasem kiepsko to... Ja bym sprawdziła może i co tam jest, ale... Jak tu zrobić z zapisem? Nie, ja nie chcę tu być. Przynajmniej jeszcze nie teraz, nie w tym odcinku. Najpierw poszukamy jednak maszyny do pisania, zdecydowanie. No bo co ja będę tu udawać, że wiecie... Dobra. Co ja będę udawać, że... Jestem macho, jak mam zaraz zginąć? No to oczywiście nie miałoby większego sensu. No więc jednak myślę, że takie... Przebiegnięcie się, co prawda... Daleko z powrotem, ale... Że jednak nie jest takie kompletnie głupie, pozbawione sensu i w ogóle. I tak się zastanawiam też, czy nie sprawdzić, jak z tymi przedmiotami, z tą resztą. Zaraz przeładujemy najpierw broń. Tak, jak to jest właśnie z tym wszystkim? Czy ja mogę na przykład połączyć to z koroną? Ano, mogę. Teraz, czy to się łączyło też z koroną? Nie, właśnie. No ale to nic, ta korona teraz przynajmniej będzie więcej warta. A zapis jest tutaj, okej. No to tutaj na razie się żegnamy, więc dzięki za oglądanie i po prostu do usłyszenia w kolejnym odcinku.